już same to podejście, jak byłem w zawodówce, jak się nami interesowano, te klasy frezjerskie, tokarz, frezer, ślusarz, szlifierz, to co mieliśmy w szkole, kowal, już nas to, bo już przychodzili z tymi kartkami, z filmami w szkole pokazywane nam, jak to się odbywa, jak gdzie będziemy, co tego, to już człowiek już w to wrastał, już o tym myślał. Aha, idę tam, to jest firma, to jest coś takiego, co no nie ma. Zresztą to jedyna taka firma była w Białymstoku. Prężna i te wszystkie dotacje. No. Odchodząc do wojska w 1966 roku, ja dostałem wyprawki 1500. Wyprawki do wojska. Dzisiaj nie ma. Ja wróciłem po wojsku z powrotem w 1968 do uchwytów. Ja te 2 lata mam stażu wojska zaliczonego w pracy do uchwytów. Ja wróciłem od razu na swoje stanowisko. Czego tu szukać? Gdzie dzisiaj, w dzisiejszej dobie, kto tak zrobi? Nikt nie będzie czekał. Idziesz, człowieku, idź, trudno. A tam nie, tam wyprawka. To znaczy dbano o człowieka. Interesowano się. Człowiek przyjeżdżał na urlop, to w mundurku leciał. Pokazać się dla dyrektora, dla kolegów, dla tych. Brało się przepustkę, wypisywało się, no bo oczywiście tak być nie można było. No to coś pięknego. A kiedy wyjdziesz, a kiedy już, a te już stanowisko czeka, już wszystko. Tylko przychodź, masz wszystko i masz od razu podwyżkę, bo to 2 lata to już mówi, to już od razu z podwyżką wchodzi. A dzisiaj 10 lat pracujesz, prosisz o podwyżkę, nie pracujesz.